Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji poświęconej betonowaniu Wisły. Otóż w czerwcu Rada Ministrów przyjęła założenia do planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. Ten projekt zakłada zbudowanie 9 progów wodnych na Wiśle, na ostatniej rzece nieuregulowanej Europy, naszym unikalnym skarbie ekologicznym. Zniszczonych zostanie 8 obszarów Natury 2000 i 10 rezerwatów przyrody. W tej sprawie zwróciłem się z interpelacją do pani premier Beaty Szydło, a także w najbliższym czasie stanie się to przedmiotem obrad Komisji Ochrony Środowiska. Progi wodne, które mają być budowane według tego założenia na rzece Wiśle, będą miały również według ekologów katastrofalne skutki dla Bugu, Warty i Noteci. Jest ze mną dzisiaj koleżanka poseł Gabriela Lenartowicz, która odpowiada w Platformie Obywatelskiej za kwestie ochrony środowiska, oraz pan dr Przemysław Nawrocki, konsultant Fundacji WWF, ekspert od gospodarki wodnej. Poproszę koleżankę Gabrielę Lenartowicz o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dziś temat został wywołany przez jakby dwie okoliczności, dwa fakty. Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda ratyfikował konwencję AGN. To jest konwencja za przednią zgodą Sejmu. To jest konwencja, która tak naprawdę akceptuje rozwiązania, Polska akceptuje w ten sposób założenia dróg wodnych transeuropejskich, ich przebieg oraz pewną klasyfikację żeglowności tych wód. Ona z punktu widzenia prawnego w Polsce niczego nie zmienia, bo te regulacje były w naszym systemie prawnym. Niewielkie różnice odnoszą się do klas żeglowności, które są i tak niewłaściwe dla naszych rzek, bo nie mamy tak potężnych cieków. Ale jednocześnie emocje wzbudziło uzasadnienie ratyfikacji tej konwencji, bo w tym uzasadnieniu przywołany został właśnie ten program, a ściślej założenia do niego. Założenia do programu tak zwanych autostrad wodnych, bo tak w skrócie jest to rekomendowane, były przedstawiane już nieco wcześniej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Te założenia, bo jakże inaczej nazwać, to jest zbiór kilkunastu slajdów, za którymi jeszcze nie idą, na szczęście, żadne dokumenty, które by mogły dekretować te katastroficzne dość zmiany. Szacuje się ogólnie, że użeglownienie głównych polskich rzek będzie kosztowało Polskę 70 miliardów, aczkolwiek są to szacunki według ekspertów dalece zaniżone. Te plany mają obejmować użeglownienie przede wszystkim Wisły, Odry, budowę kanałów, między innymi kanału śląskiego do spławiania węgla, budowę odcinka polskiego kanału Odra-Dunaj, podniesienie klasy żeglowności do czwartej, czyli dla dużych statków drogi wodnej odrzańskiej. A to wiąże się, proszę Państwa, z kilkoma niebezpiecznymi aspektami. O tym aspekcie środowiskowym będzie na pewno pan doktor mówił. Ja powiem także o aspekcie także ekonomicznym. Trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z tą konwencją, żeby móc uzyskać taką klasę żeglowności, prowadzić transport wodny, my musimy polskie rzeki wyprostować zwyczajnie. Już nie mówiąc o tym, że musimy je przekopać, nie mówiąc o tym, że my tak zwyczajnie w naszych rzekach nie mamy dość wody, żeby po niej żeglować. Oczywiście wodę można spiętrzyć, tylko w jakimś określonym zakresie, a spiętrzanie, te progi właśnie tej wody będzie skutkować obniżeniem bezpieczeństwa powodziowego, które raczej musimy zwiększyć niż zmniejszyć. Nie mówiąc już o tym, że te wydatki są wysoce nieefektywne. Dzisiaj
transport wodny jest owszem transportem niskoemisyjnym, ale przegrywa z koleją. Transport wodny uprawia się na Jangtze, na Renie, na Dunaju, gdzie jest dużo wody, infrastruktura istnieje i tak ją trzeba by utrzymać. A my musielibyśmy ją za pieniądze podatników wybudować, utrzymywać i dokładać tak naprawdę do tego interesu, bo co my będziemy tą Wisłą i Odrą spławiać, nawet jeśli się to ziści? Ten węgiel importowany z Czech, bo niedługo naszego zabraknie, z resztki czeskich kopalń, a może przywożony w tym celu z Australii. Co my będziemy spławiać Wisłą? Czy jak za dawnymi czasy zboże i flisaków zatrudnimy? No, to są dość kosmiczne ideologie, które są przedstawiane jako marzenia, często odbierane przez naszych obywateli jako piękne marzenia i rozwój za tym idący, ale nierealne i nie na koszt tych, którzy te marzenia sprzedają, bo te marzenia są tylko propagandą wyborczą. Nikt nie powie sprawdzam w sprawie tak dużych projektów przed wyborami. A popularności można sobie przysporzyć i zlecić trochę opracowań, nie tak kosztownych jak 70 miliardów, ale wcale nie tanich. Myślę, że o tym, że grozi nam przy realizacji tego przedsięwzięcia ogromna katastrofa ekologiczna, przy której wycinka drzew jest niczym, opowie nam pan doktor. Proszę bardzo. Duże polskie rzeki, takie jak Wisła, Bug, Odra, Noteć, Warta, mają unikalne wręcz walory przyrodnicze nie tylko na skalę Polski, ale Europy. 400 kilometrów Wisły, które nigdy nie zostały poważnie uregulowane, to jest prawdziwy skarb przyrodniczy, z którym może się równać tylko fragment Loary we Francji. Te obszary w związku z tym zostały objęte siecią obszarów w sieci Natura 2000, tej sieci unijnej, a także krajowymi obszarami chronionymi, rezerwatami. Są to unikalne lasy łęgowe, to są siedliska ptaków, rybic, sieweczek. To są też niezwykłe walory rekreacyjne, krajobrazowe. Na takich rzekach można rozwijać żeglugę, ale na zasadzie dostosowania łodzi do rzeki, a nie rzeki do statku. W naszych rzekach jest bardzo mało wody. 4 razy mniej płynie Wisłą wody niż w Renie, 7 razy mniej niż w Dunaju, a 20 do 30 razy mniej niż w Jangtze. W związku z tym, gdybyśmy chcieli przekształcić nasze rzeki w wodne autostrady, to musielibyśmy doprowadzić do gigantycznej dewastacji środowiska, gromadzić wodę, której się tak naprawdę nie da zgromadzić, a wszystko to się odbywa pod pretekstem ekologizacji transportu. Jako uzasadnienie dla wodnych autostrad podaje się redukcję emisji CO2. Tyle, że tymi naszymi rzekami, których żegluga kiedyś była konkurencyjna wobec furmanek, ale teraz nie może konkurować ani z koleją, ani z samochodami, można przewieźć zaledwie 30 milionów ton towarów rocznie. A to, gdyby porównać emisyjność dwutlenku węgla żeglugi z transportem samochodowym, pozwoliłoby zredukować emisję CO2 zaledwie o 1%. Czyli to wszystko nie ma sensu i pod pretekstem ekologizacji transportu doprowadziłoby do wręcz gigantycznej ekologicznej katastrofy. Dlatego też chciałbym jeszcze raz przypomnieć o Wiśle, o tej niezwykłej rzece, z której możemy być dumni. I chciałbym również zaprosić Państwa w najbliższą sobotę na godzinę 12 pod pomnik Syrenki nad brzegiem Wisły na symboliczną koronację Wisły na królową nie tylko polskich, ale i europejskich rzek w ramach akcji WWF-u Godzina dla Ziemi i Godzina dla Wisły.